32. już suwalskie prezentacje artystyczne. Marzeń i tańce 2019. To niesamowite wydarzenie już niebawem. O czym rozmawiać będziemy z panem Włodzimierzem Ciborowskim, suwalskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. 21 marca przywitamy wiosnę oficjalnie, ale nie tylko, bo tak się składa, że ta data zbiega się z początkiem marzeń tańców. Nazwa tajemnicza, co się za nią kryje? No, tak jak w nazwie tańce i marzenia, marzenia o wiośnie, a tańce. To kreatywna zabawa razem z powitaniem wiosny. Wszystko zaczęło się od Marzanny, czyli od słowiańskiej bogini symbolizującej zimę, która w rytualny sposób jest palona bądź topiona w czasie wiosennego święta Jarego. I aby przywołać wiosnę, zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku, Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do kreatywnej zabawy ze starosłowiańskim symbolem. Będzie można oprócz tańca. Będzie można wziąć udział w warsztatach plastycznych z, otwar z pracownią sztuk pięknych, w czasie których pod okiem Mieczysława Iwaszki zostaną wykonane lalki, kukiełki i prace plastyczne przedstawiające Panią Wiosnę. Oprócz tych warsztatów zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę pokazać Panią Wiosnę Marzannę, przedstawić ją jako lalkę, kukłę. Może być ona dowolnej wielkości, wykonana w dowolnej te technice, i taką pracę podpisaną wraz z Tryczką, gdzie będzie imię nazwisko, wiek, placówka, zapraszamy, żeby dostarczyć do Suwalskiego Ośrodka Kultury do 19 marca i najpiękniejsze trzy zostaną wystawione w Suwalskim Ośrodku Kultury podczas trwania prezentacji. A prezentacje, czyli tańce. Tańce z Suwałk, z Augustowa, z Lipska występuje 24 zespoły, które przy, przy, przyjadą do nas z trzech powiatów: powiatu augustowskiego, Sejnyńskiego i suwalskiego, bo w tym rejonie się poruszamy i zaprezentują swoje doświadczenia sceniczne, swoje tańce i swoje wyobrażenia i marzenia na temat nadchodzącej wiosny. Jakie formy tańca będą prezentowane? różne. Tutaj są przede wszystkim tańce współczesne, ale również tańce ludowe. Hip hop, jazz, modern. Myślę, że każdy, każdy z zespołów, który coś przygotował, będzie prezentował różnorodne tańce, ponieważ co w duszy gra, to na scenie będzie można zobaczyć 21. Czyli dla każdego coś dobrego. Jak duże jest zainteresowanie tańcem w regionie? Oj, ogromne. Zawsze yy, yy, jeden dzień to prawie za mało, żeby zmieścić te wszystkie yy, zespoły, które chcą występować, jak również chcą oglądać występujące zespoły. Także tutaj po odzewie widzimy, że no ponad 200 osób będzie na scenie tańczyło. To naprawdę bardzo duża grupa. Tak jest. Proszę powiedzieć, czy w SOKU czuć już wiosnę? Tańcerze wykazują taką nieco większą aktywność niczym zimą? Tak, bo wiadomo, no już pogoda sprzyja do tego, nawiązując do powitania wiosny. Nasze suwalskie prezentacje artystyczne Marzeń Tańce, wcześniej Święto Wiosny, wojewódzkie konfrontacje dziecięcych zespołów tanecznych. To jest impreza, która od 30 lat ponad wykształciła unikatową formę dzielenia się pomysłami, doświadczeniami i tu zarówno w kręgu instruktorów, jak i młodzieży. I tak jak trady, tradycyjnie świętujemy przebudzę Natury, tak amatorskie zespoły dziecięce i młodzieżowe prezentują swoje pomysły i inspiracje, co będzie można zobaczyć. A Suwalski Ośrodek Kultury oferuje im przestrzeń, w której mogą skonfrontować swoje umiejętności z pracą innych zespołów, poznać najnowsze trendy, spotkać się, zaprzyjaźnić. A jeśli chodzi o odejście od typowej, festiwalowej rywalizacji, to ona pozwala uczestnikom wspólnie cieszyć się i dzielić swoimi pasjami. No i ponadto. Co też ważne, występ przed zorganizowaną widownią to świetna okazja do zdobycia scenicznego doświadczenia, możliwość pracy z profesjonalną obsługą techniczną, no i przede wszystkim radość i zabawa. I właśnie w związku z tą odpowiedzią, moje kolejne pytanie: Czy wiemy może coś na temat tego, bo to już 32. Suwalskie prezentacje artystyczne, marzeń i tańce. Czy wiemy coś może o uczestnikach tego festiwalu, których, no, dla których ten festiwal był taką trampoliną? Do dalszej kariery Ja osobiście niestety Nie wiem nic na ten temat Ale być może coś takiego się Zdarzyło Na pewno któraś z tanecznych grup Poszła dalej i rozwinęła swoje Talenty, ale no Ja o tym nie wiem Jak wielu teraz tańcerzy tańczy W Suwalskim Ośrodku Kultury? Bardzo dużo. Jeśli chodzi o zainteresowanie tańcem, jest ono ogromne. Myślę, że ponad 200 osób uczęszcza stale na zajęcia taneczne w różnych grupach u pana Michała Nikolowa, u pani Iriny Popowej, u pani Ewy Niedźwieckiej, Jadwigi Tylendy, Także różnorodne formy tańca, które mamy w Suwalskim Ośrodku Kultury przyciągają bardzo dużo młodych, zdolnych tancerzy. Ale z tego co słyszeliśmy, to nie tylko młodzi. Nie, nie tylko młodzi, dla dorosłych są również zajęcia, zajęcia y, z zumby, z, y, z fitnessu, które prowadzi pani Ewa Niedźwiecka i pan Michał Nikołow. Czyli z tego co słyszymy, przedział wiekowy również, ale i także jeżeli chodzi o wachlarz zainteresowań, ofertę Suwalskiego Ośrodka Kultury jest tutaj naprawdę w czym wybierać. Podsumowując Podsumowując już powoli nasze spotkanie, marzeń tańce. Przypomnijmy naszym słuchaczom, no być może tym, którzy dołączyli do nas właśnie teraz, co, gdzie i kiedy. 21 marca w sali imienia Andrzeja Wajdy przy ulicy Jana Pawła 2 przez 5 w godzinach od 9 do 14. Zapraszamy. Impreza będzie się odbywała w dwóch dziedzinach, taniec i plastyka. Jeśli chodzi o taniec, no to przyjechały do nas 24 zespoły z powiatów Suwalskiego, Augustowskiego i Sejneńskiego, e, z Augustowa, z Lipska, z Gminnego Ośrodka Kultury, no i z suwałk, Studia Tańca Fit, Upgrade Studio Tańca, Studio Tańca SK, Szkoła Podstawowa nr 6 i tak dalej i tak dalej. A jeśli chodzi o plastykę, no to tutaj postać Wiosny Marzanny przedstawiona jako lalka lub kukła, dostarczona do nas do 19 marca, trzy najpiękniejsze zostaną wystawione w Suwalskim Ośrodku Kultury podczas trwania prezentacji. 32. Suwalskie prezentacje artystyczne Marzeń tańce 2019. Początek, jak już wspomniał pan Włodzimierz Ciborowski, Suwalskiego Ośrodka Kultury w pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Witamy wiosnę, jakże tanecznie, jakże przyjemnie. Bardzo dziękuję za spotkanie, życzymy oczywiście powodzenia, no i rosnącej ilości zgłoszeń każdego roku. Dziękuję serdecznie.